Cześć, witam wszystkich oglądających moje filmy o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych. Spotykamy się po dłuższej przerwie, ale mam za to niespodziankę, jedną z tych, którą obiecałem na początku sezonu. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nadstawkę, którą kupiłem z Australii. To jest ten słynny Flow Hive Frames. Byłem jednym z pierwszych kilku tysięcy fundatorów na Indiegogo tych ramek. Zobaczymy, jak te ramki u mnie się sprawdzą i czy w ogóle się sprawdzą. Po prostu kupiłem je z ciekawości, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma jakiś sens i czy będzie działać. Za chwilę pokażę Wam kilka tych ramek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, a później pokażę tylko z bliska, jak już założę je na ul. Tak wyglądają te rameczki Flow Hive. Na zewnątrz są odciągnięte prawie w całości. Komórki są przekrzywione o 90 stopni, tak jakby należąco są wstawione. Mają oczywiście wyjście tutaj, tak jak to pokazują twórcy tych ramek. Kupiłem ich cztery. No, zobaczymy, jak sobie moje pszczoły z tym poradzą. Zrobiliśmy z moim ojczulkiem nadstawkę. Zaadoptowaliśmy starą nadstawkę głęboką Langstrotha. Wstawimy teraz te rameczki. Ponieważ są tylko cztery, obok wstawione są zwykłe, puste ramki. Nie mam głębokich ramek, więc tylko wstawię tak, żeby zapełnić. Za chwilę pokażę Wam to z bliska. Tak wygląda cała nadstawka przed włożeniem do ula. Z góry zrobiliśmy taką zaślepkę, korzystając oczywiście z instrukcji załączonych do zestawu na wyjmowanie tych tutaj zaślepek do otwierania tych ramek. Tu na dole oczywiście jest okienko, w którym te rameczki siedzą. Całkiem sprytnie to wygląda. Za chwilę założymy to do ula i zobaczymy później, jak pszczoły będą po tym chodzić. Tak wygląda nadstawka z Flow Frames założona na ul. Pokażę Wam z bliska. Ramki są włożone tutaj już do środka. Jak widzicie, pszczoły są zainteresowane, co to za dziwadło tutaj jest włożone im do ula. Troszeczkę je zachęciłem, popryskałem takim lekkim syropem z miodem, żeby zachęciły się tutaj do tych ramek. Nigdzie nie wychodzą, wszystko jest tak uszczelnione, że nie wyjdą. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy te Flow Frame, Flow Hive się sprawdzi, czy będzie działać. Za jakiś czas sprawdzimy. Także to tyle na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć.